Nie widzicie państwo, jakie to jest absurdalne, co my tu robimy? Państwo po raz kolejny jedną ręką bierze, drugą daje. Państwo najpierw nakłada podatki, które powodują wzrost cen, a potem daje ludziom pieniądze, żeby mieli za co zapłacić te podatki. Państwo wywołuje inflację swoją nieodpowiedzialną polityką poprzez właśnie wysokie podatki, poprzez tą absurdalną politykę unijną, którą akceptujemy za każdym razem, niezależnie od bojowych nastrojów przed tymi negocjacjami, przez programy socjalne, przez zamykanie gospodarki z okazji kolejnej choroby. I no, co się kończy do drukiem pieniądza, zasypywaniem kryzysu pieniędzmi i tak dalej? Co się kończy inflacją, co się kończy wysokimi cenami, co się kończy postawami roszczeniowymi wobec państwa, które na macie jeszcze bardziej, obiecując nią kolejne dodatki socjalne. Przecież to jest pętla, w którą wpadamy tylko coraz głębiej. Umacniacie w ten sposób znowu postawy roszczeniowe. To spowoduje znowu zwiększoną presję na wydatki i znowu konieczność dodrukowania pustego pieniądza i presję inflacyjną. Ludzie, brniecie w ślepy zaułek, naprawdę. Dziękuję.